Cześć! Kolejny odcinek serii NSP Wyjaśnia, a dzisiaj na tapet bierzemy peeling węglowy. Kanał napędzają. NSP Nano i Nano Plus. Lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico. Najlepszy laser pico na rynku, w najlepszej cenie. Not so permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Peeling węglowy działa praktycznie jak każdy inny peeling. Z tą różnicą, że nie ma możliwości, żebyśmy poparzyli skórę po peelingu. Nie ma żadnego już procesu łuszczenia. Wszystko odbywa się na zabiegu. Jest stosunkowo przyjemny, a polega on na tym, że maska węglowa przyczepia się do naszego martwego naskórka, a światło lasera wypala nasz stary, kochany naskórek wraz z tą maską i od razu mamy czystą skórę i cieszymy się końcowym efektem. A w jakich przypadkach peeling się sprawdza? Peeling węglowy sprawdza się, gdy mamy zaczerwienie przy trądziku, czyli redukuje to zaczerwienienie, zmniejszenie łojotoku, zwężenie rozszerzonych porów, poprawa elastyczności skóry, wygładzanie drobnych zmarszczek, stymulacja regeneracji i odnowy skóry, ujednolicenie i rozjaśnienie kolorytu skóry, no i oczyszczenie skóry i zatkanych porów. A jak przebiega dany zabieg? Na oczyszczoną z kremów i kosmetyków twarz za pomocą płynu miceralnego, bowiem żadnego alkoholu, nakładamy cienką warstwę emulsji węglową, tylko naprawdę musi to być ultra cienka warstwa, wręcz taka transparentna, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby nawalać tej maski, nie wiadomo jak dużo, tak samo jak się widzi na Instagramie czy TikToku, bo po pierwsze utrudnia to sam zabieg, a po drugie mogą wręcz wyskoczyć takie delikatne pryszczyki. Po zabiegu. Zaraz powiem dlaczego. Więc ta maska, wysychając, przyczepia się do naszego martwego naskórka, i tylko i wyłącznie ta warstwa pielęgu węglowego, która się przyczepiła do tego naskórka, tylko i wyłącznie ona działa. Cała reszta tam jest po prostu absolutnie zbędna. Więc gdy maska jest już sucha, wystawiamy ją w całości na światło lasera. I to właśnie na tym etapie dzieje się magia. Laser wypala tą emulsję węglową, wraz z naszym martwym naskórkiem, zostawiając świeżą, odświeżoną, bardzo ładną, z ładnym kolorytem skórę. Po przeprowadzeniu zabiegu należy dokładnie, ponownie oczyścić całą skórę za pomocą płynu literalnego, tak żeby nie został żaden fragment maski na naszej skórze. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że podczas do wypalania tej maski laserem, jest taka delikatna tendencja, że ta maska dość mocno dymi i te drobinki, które przed chwilą wypaliliśmy laserem, z powrotem mogą opaść na tą bardzo naszą czystą skórę. I te drobinki, czy to tej maski węglowej, czy tej już martwego naskórka, mogą zatkać nam nowe, świeżo odkryte pory. Jeśli je zatkają, cali możemy być w delikatnych pryszczykach, więc dlatego bardzo ważne jest delikatne oczyszczenie tej skóry. Poza pomocą płynu miceralnego, broń Boże, znowu żadnego alkoholu, żadnego znowu peelingu, ale też jest ważne tego, żeby nie nawalać tej maski nie wiadomo jak dużo. Po zabiegu należy nawilżyć tą skórę. Najlepiej, żeby to był krem jakiś taki żelowy, nietłusty o konsystencji masła, bo on może się po prostu nie sprawdzić w przypadku każdej cery. Warto również tą buźkę chronić przez minimum półtorej, dwa tygodnie przed słońcem, ale tutaj możemy sobie poradzić z jakimś fajnym SPF-em. Im bliżej 50 ten będzie SPF, tym po prostu lepiej. Do uzyskania pełnego efektu, jak najbardziej długotrwałego, zabieg należy powtarzać co około 3-4 tygodnie, a do uzyskania jakby tak jak mówię, takiego pełnego efektu jest potrzebnych od 3 do 5 sesji z tym, że po pierwszej sesji widzi się już świetne efekty. Pilin węglowy jest całkowicie bezbolesny, a nawet czasami słyszę opinie. No jest dość przyjemny, Więc jeśli już nie boisz się peelingu węglowego, wpadaj, bo jest to ostatni hit sezonu i naprawdę bardzo, bardzo polecam ten zabieg. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o laserach, jak można na nich zarabiać i jak działają, jak poszczególne zabiegi się odbywają, oglądaj ten kanał lub wpadaj na mojego bloga na stronie www.nspcosm.com Bardzo Ci dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.